Witam Was. Dzisiaj bierzemy na tapetę kamerkę BCS z serii TIP, czyli Bulleta, 5 megapikseli. Najważniejszą funkcją, jaka nas interesuje, to odczytywanie tablic rejestracyjnych w nocy. Chcemy mieć taki efekt. Nie chcemy mieć prześwietlonych, zwłaszcza kiedy promiennik odbija się od tablicy. Często właśnie nie widzimy żadnych numerów ani cyfr. Dlatego też wybraliśmy dla Was model, który będzie mógł te funkcje spełnić. Najważniejszą rzeczą, jaką kamera musi mieć w sobie, to mechaniczny fit podczerwieni. Co to oznacza? Tak jak kamera w dzień może pracować bez większych problemów, tak w nocy przy zerowym oświetleniu, kiedy promiennik musi się zawsze od jakiejś powierzchni odbić, fajnie by było, gdyby przeszedł przed filtr, który potrafi nam właśnie lekko zminimalizować odbicie białego światła. Dzięki temu widzimy potem cyfry i literki na białej płaszczyźnie, dlatego jest to jeden z najważniejszych czynników. Drugim bardzo ważnym aspektem jest chociażby zmienna regulacja ogniskowej. Tutaj w tym przypadku akurat obiektyw ma nazwę MotoZoom, ale to za chwilkę Wam wyjaśnię na podstawie tego zdjęcia. W tym przypadku prawdopodobnie soczewka jest ustawiona w około 11 do 12 mm, bardzo wąski zakres po lewej, jak i po prawej stronie. Kąt widzenia jest około 25-30 stopni, ale dzięki temu widzimy dokładnie auto, które nawet z tego co widzę porusza się, więc tego typu możliwość regulacji samej ogniskowej jest jak najbardziej zalecana. Kolejnym czynnikiem, który jest bardzo ważny, to sam zasięg promiennika podczerwieni. Standardowe kamery posiadają, tak szczerze mówiąc, z tego co widziałem, między 20-30 metrów, to jest max. Nie mówię tutaj o świetle dnia normalnego, gdzie kamera widzi nawet 200-300 metrów, ale w nocy 60 metrów to jest bardzo dobry wynik. Dzięki temu naprawdę możemy bardzo dużą powierzchnię sobie tutaj zobaczyć. Tak jak też wcześniej wspominałem, mamy możliwość regulacji samej ogniskowej od 105 nawet do tych 25 stopni, co znacząco może nam tutaj poprawić to, co chcemy konkretnie zobaczyć. Kolejnym takim dosyć ważnym czynnikiem jest chociażby gniazdo na kartę SD, dzięki czemu praktycznie urządzenie faktycznie może pracować bez rejestratora. Wystarczy tylko dać jej zasilanie z 12 V albo z switcha POE. Z tego co widziałem, to są one sprzedawane od 20 zł wzwyż, w zależności od tego, ile tak naprawdę chcemy tych urządzeń kupić, albo też jakie same switche POE mamy mieć w zastosowaniu. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że 128 giga przy 5 megapikselach, ile możemy zapisać na tej karcie danych. Przy ustawieniu tutaj kompresji H265+, myślę, że to jest około 4 do 5 dni, a potem nagranie będzie się zapętlać, czyli stare nagranie usuwane, w jego miejsce będzie wchodziło nowe. Oczywiście odczytywać i zapisywać dane możemy z dowolnej aplikacji dedykowanej, a w tym przypadku akurat najlepiej sprawdzi się nam tutaj aplikacja o nazwie Smart PSS. Jest ona dostępna na Androidzie, jak i na iOSie. Bardzo prosta aplikacja, jest w języku polskim, obsługuje wszystkie tutaj marki, jak i BCS, jak i jeszcze innych tutaj producentów. Kolejnym dosyć jeszcze ważną rzeczą jest to, że sama kamera w sobie jest dosyć duża. Waży około 1,5 kg. Uchwyt, który tutaj mamy, hipotetycznie nie potrzebuje żadnego adaptera, aczkolwiek zalecałbym mimo wszystko poszukanie go, chociażby tutaj w każdej aukcji widzę, że jest napisane, jaki adapter możemy wykorzystać. Tu podejrzewam, że jest prawdopodobnie zwykły płaski. Mamy pewnie na uchwyt jakiś słupowy i może też jakiś inny model. Tak czy inaczej warto tego typu uchwyty zastosować, ponieważ 1,5 kg, które wisi nam na ścianie i nie jest dobrze przykręcone, może nam przy większej sile wiatru po prostu odpaść. Nie mówiąc tutaj też o samym wtyku RJ45, do którego kamera jest zainstalowana, podłączona, przekazuje obraz. Też fajnie by było, gdyby tam nie dostała się woda. Myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj.
Następnym kamerę, jaką weźmiemy, będzie kamera kopułowa. I pokażemy Wam coś ciekawego. Do usłyszenia.